Hej, cześć, witajcie, jestem Maciasty, ale dzisiaj niestety chory, lecz przychodzę do was z ważnymi newsami. Otóż dzisiaj w nocy mieliśmy dosyć spory update w CS-ie, który zawierał m.in. zmiany na nuku. Jednak pierwszą rzeczą jest dodanie już oficjalnie patternu shotgunów. Ta rzecz od wczoraj była w fazie beta i mogliśmy ją odpalić jedynie za pomocą command. Ale teraz jest już oficjalnie. Kolejną, myślę, fajną rzeczą jest dodanie paru rzeczy dla twórców map. Tryby takie jak Co-op, Wingman oraz Flying Scouts można teraz zmieniać i edytować w workshopie, więc jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to do dzieła. Możecie stworzyć nową mapę dla tych trybów i kto wie, może zostanie ona wprowadzona do gry. Spójrzmy sobie teraz na zmiany, jakie dotknęły Nuke. Najbardziej widoczną jest usunięcie catwalka i powiem szczerze, że miejsce to wygląda teraz na takie trochę puste. Ponadto to przejście za midem od strony CT zostało zablokowane. Okno, które było tutaj na bombsite A, również znikło. Ponadto góra na bombsite również A została zablokowana tutaj w połowie i inaczej jak poprzez rest CT raczej się tam nie dostaniemy. Te śmieszne wentylatory na dachu bombsite'u A zostały również zmienione. Na bombsite B z kolei możemy zauważyć, że barierki z tej części zniknęły oraz pojawiły się dwie ciekawe czerwone skrzynie przy ścianie. I teraz tego pewny nie jestem, ale z tego co mi się wydaje, to tego pomieszczenia tutaj nie było, no ale mogę się mylić. I to są wszystkie jakieś ważniejsze zmiany właśnie na Nuke'u. Inną mapą, która również uległa zmianie, chociaż w mniejszym zdecydowanie stopniu, jest The Canals. Kiedyś byliśmy w stanie przejść w głąb tego korytarza, lecz teraz go tu po prostu nie ma wraz z tym wszystkim, co znajdowało się za nim. Możemy się również dopatrzyć szybszego przejścia na bombsite B od strony CT. Wnącza, które w tym miejscu były i umożliwiały przejście, zostały zabrane, lecz dalej możemy tutaj wskoczyć poprzez małego parkura. I to są te ważniejsze zmiany na tej mapie. A, to co jeszcze mogę dodać, to że na cache'u również doszło do paru drobnych poprawek. To co jeszcze ten update wprowadził, to to, że ciężej będzie nam zdobyć adresy IP serwera, co ma zabezpieczyć takowe przed atakami DOS. Z tego update'u to by było na tyle. O wszystkich ważniejszych rzeczach was poinformowałem. Dajcie znać, co sądzicie o tym update'cie, bo jestem ciekawy waszej opinii. Dziękuję za oglądanie. A teraz pozwolicie, że ja pójdę się kurować. Cześć.